Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek pod tytułem Czym różni się zasadniczo badanie rentgenowskie od badania ultrasonograficznego? Jak już w poprzednim odcinku mówiłem, badanie ultrasonograficzne wykorzystuje dźwięki, które od głowicy odbijają się na zasadzie sektorowej lub liniowej. Po prostu dźwięk wychodzi od głowicy, odbija się, wraca i znowu następne. I w związku z tym powstaje na ekranie w określonym czasie zdjęcie tych odbitych, można powiedzieć, elementów. I to jest w miarę jeszcze łatwe do zrozumienia. Natomiast badanie radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego gamma, jego wytłumaczenie jest trochę trudniejsze. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że większość osobom kojarzy się z jakimś tam ryzykiem, z jakimś niebezpieczeństwem i w ogóle. W związku z tym zrobiłem taki, można powiedzieć, przedstawienie wizualne, jak dokładnie przychodzą promienie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że z góry jest lampa rentgenowska, a na dole jest papier, który jest fotograficzny lub dzisiaj w systemie cyfrowym jakiś sensor, który odbiera te promienie. W związku z tym pokażę wam, jak wygląda wykonanie badania radiologicznego, na przykład mamografii. Zwróćcie uwagę na te kryształki soli, które wpadają w różnym okresie na samo dno. I na samym dnie tworzy się wzór. Oczywiście ten wzór jest determinowany przez strukturę tkanki. Jeżeli mamy tutaj na przykład złamaną kość, no to bardzo ładnie my możemy zobaczyć sobie pewne wszystkie struktury. Problem się zaczyna, jak jest tkanka na przykład sutka, która jest mastopatyczna, mają jeszcze jakieś, są torbielki, jest zwłóknienie. W tym momencie ten obraz nie jest można powiedzieć, za ciekawy i w związku z tym czasami trzeba zmienić parametry naświetlania, czyli można powiedzieć rodzaj soli, za pomocą zmieniającego kilowoltażu, w jakim stopniu to wszystko ma przenikać. Tak? W przypadku zdjęć kostnych stosuje się tak zwane ostre promienie, w przypadku zdjęć piersi stosuje się miękkie. Bardzo ważna rzecz, tak jak tą sól pokazywałem, może pokażę jeszcze raz, ta sól obniża się z różną, można powiedzieć, w różnym czasie w naszej tkance. O ile ta sól dojdzie do samego dna i wypełni w całości obraz, to nie ma problemu. Problem jest, jeżeli nasza tkanka pochłonie pewną ilość promieniowania, jest to promieniowanie liczone w milisiewertach i w zależności od dawki pochłoniętego promieniowania, jest to promieniowanie dla nas najbardziej szkodliwe. Czyli jeżeli coś przez nas przeleci na drugą stronę, nie powinniśmy się tym przejmować, natomiast jeżeli promieniowanie zostaje u nas w ciele, robią się problemy, ponieważ może on uszkodzić DNA i w rzeczywistości spowodować jakieś nawet nieodwracalne zmiany. Także badanie radiologiczne jest tak jak z tą solą, którą przypuszczałem, natomiast badanie ultrasonograficzne wymaga odbicia. Przez to jest też różnica. Badanie radiologiczne możemy wykonać praktycznie w każdych warunkach, natomiast badanie ultrasonograficzne tylko w obecności wody, czyli odwrotnie niż tutaj jest na tym obrazku. Będę chciał wam jeszcze pokazać, jako uzupełnienie tego filmu, ciekawy eksperyment z użyciem licznika Geigera-Millera, czyli taki można powiedzieć licznikiem do pomiaru promieniowania jonizującego i elementami dzisiejszego świata, które posiadacie w swoim otoczeniu, które są radioaktywne, czyli po prostu zawierają pierwiastki, w tym przypadku będzie to prawdopodobnie tor, który ma pułap rozpadu bardzo długi, czyli on w tym elemencie zostanie praktycznie na zawsze i będzie stanowił potencjalne niewielkie zagrożenie, jeżeli ktoś będzie te przedmioty miał wokół siebie w bardzo bliskim odległości. Także dziękuję i zapraszam do uzupełniającej drugiej części. W tym odcinku pokażę wam aparat mierniczy Geigera-Millera, licznik Geigera-Millera, służący do pomiaru promieniotwórczości produkcji niemieckiej, który jest sprawny, który kiedyś zakupiłem na eBayu. Było to na krótko przed Fukushimą, dzisiaj mamy następne wszelkie ryzyka. No i od jakiegoś czasu kontroluję wszystkie obiekty, które się znajdują, może nie wszystkie, ale część obiektów, które znajdują się w mojej okolicy, w moim posiadaniu.
a które wy prawdopodobnie nawet sobie nie zdajecie sprawy, że wokół was są obiekty, które wykazują się naturalną albo i też sztuczną, nadaną później, promieniotwórczością. Co my tutaj mamy? Tu jest licznik Geigera-Millera, ten element tutaj taki zielonkawy. To jest sonda, która jest jak gdyby tym elementem, który przesuwam do badanego obiektu. Oczywiście takie skórzane, czy tam prawie skórzane etui i dwa obiektywy fotograficzne. Ten jest obiektywem dzisiejszej produkcji. Wygląda może trochę staroświecko, ale robi przepiękne zdjęcia, ponieważ jest to konstrukcja sprzed chyba 80 lat. Natomiast po mojej lewej stronie jest to obiektyw pochodzący z czasów II wojny światowej, który zakupiłem parę lat temu. On będzie mi służył adaptacji do robienia zdjęć, można powiedzieć, takich troszeczkę bardziej nietypowych. Natomiast doczytałem się w literaturze internetowej oczywiście, że ten obiektyw jest promieniotwórczy. Okazuje się, że ma w sobie elementy szkła, które są tutaj zawarte, zawierają pierwiastek promieniotwórczy, który się nazywa TOR. No i chcę wam pokazać, w jakim stopniu i jakie elementy mogą promieniować. Jeszcze zanim zacznę tutaj pokaz i pomiary, powiem, że przed samym nagraniem tym oto gazikiem wypolerowałem tą przednią soczewkę, żeby po prostu nie było jakichś takich brudnych dla mnie, myślałem, że to może jakaś tutaj się kurz zebrał czy coś. W każdym razie ja to wytarłem czystym i okazało się, że po wytarciu ten tubferek, ten gazik też jest już skażony tą naturalną promieniotwórczością, którą wam za chwilę zademonstruję. Aparat jest włączony, tu jest skala. Ta skala jest pokazana w impulsach na sekundę. Tutaj obok mam taki, można powiedzieć, słuchawkę douszną, którą postaram się tutaj, zobaczymy jak to będzie wszystko wokół mikrofonu. I będę teraz przykładał, można powiedzieć, tą końcówkę głowicy do obiektywu. I będziecie słyszeli takie trzaski. Zobaczcie, ile tych trzasków narasta w miarę przybliżania się. Skala się też zaczyna ruszać. 10 prawie. Idziemy na dół obiektywu. Dochodzimy do 20 impulsów na sekundę, zobaczcie. Prawie 30. Teraz jest środek obiektywu, trochę mniej. Teraz zbliżam się do tego tubferka. Dochodzi do 5. Słychać te impulsy. A dzisiejszy nowoczesny obiektyw praktycznie w ogóle nie ma, nie wydaje z siebie żadnego promieniowania. Zobaczcie, odsuwam jeszcze ten obiektyw. Tubferek sam. Się coś ruszać. Trochę słabiej. I znowu wracam do obiektywu, który jest bardzo wyraźnie. O. Widzicie, jaki ładny, jak wskazówka dochodzi prawie do połowy pola. To jest niesamowite, że wokół nas są urządzenia i obiekty, które wykazują się promieniotwórczością. Tak? One po prostu mają pierwiastki, które wytwarzają promieniowanie jonizujące. I my to promieniowanie, zobaczcie, nawet przez przeniesienie takiego tubferka, możemy w pewnym sensie, gdyby to była, nie wiem, powiedzmy sobie jakieś ciasteczko, które miałem sobie tutaj przetarł i zjadł, to ja bym miał to potem w sobie.
Oczywiście to są bardzo niewielkie ilości, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że wy będziecie z tym obiektywem spali na przykład przy waszym łóżku. Jeżeli to sobie pomnożycie przez ilość, nie wiem, miesięcy, lat, to nagle się okaże, że dostajecie w ciągu, nie wiem, 5 lat dawkę promieniowania odpowiadającą zwyczajnemu zdjęciu rentgenowskiemu. A ile rzeczy w naszej okolicy w ogóle jest nie testowane na obecność promieniowania. Ja postaram się również inne jakieś ciekawe znaleźliska przynieść i pokazać, że musimy nie tylko patrzeć na nasz umysł, nasze oczy, słuch, wąch i powonienie, ale również musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach po wybuchu w Czernobylu, okropnej katastrofie, po wybuchu w Fukushimie, i różnych innych dzisiejszych zapędach atomowych, jesteśmy potencjalnie narażeni na promieniowanie. Ja jestem w tej chwili może nieaktywnym, ale byłem inspektorem ochrony radiologicznej u nas w zakładzie stomatologii i muszę powiedzieć, że ten kurs dał mi bardzo dużo do myślenia. Na przykład ciekawostka taka, że stewardesy czy w ogóle pasażerowie w samolotach są dużo bardziej narażeni na promieniowanie jonizujące niż na przykład my tutaj na powierzchni Ziemi. A z drugiej strony to promieniowanie jonizujące wzrasta na przykład, jeżeli pójdziemy do jakiegoś budynku, do jakiegoś bunkra na przykład gdzieś głęboko pod ziemią. Czyli innymi słowy, jakby się tam chciał pan Putin, nie wiem, schować, to będzie oczywiście narażony na promieniowanie, mimo że sam jest święcie przekonany, że tam go nic mu się nie stanie. Także tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą lekcję i proszę nam zostawić suba na naszym kanale YouTube i do zobaczenia.